Walka z pandemią, leczenie chorych na koronawirusa i rzecz jasna inne dolegliwości, w tym zabiegi operacyjne, to codzienność wileńskiej lecznicy, ale do tego wszystkiego potrzeba nie tylko medycznego personelu, ale również nowoczesnego sprzętu. I o taki w najbliższym czasie wzbogaci się wieloński szpital. Do placówki trafi m.in. najnowocześniejszy tomograf komputerowy. Co jeszcze? O tym mówi stacji TVK dr Wojciech Ordon, dyrektor medyczny SPZOS Wieluń. Wieluńska lecznica jako jedna z 19 w Polsce otrzyma nowoczesny tomograf komputerowy z puli rządowej, z Agencji Rezerw Materiałowych. Jak wygląda ta sprawa, panie doktorze? Tak, dostaliśmy rzeczywiście taką informację. Na pewno tutaj trzeba podziękować też lokalnym politykom i krajowym, którzy optowali za tym, żeby ten nasz szpital doposażyć. Rzeczywiście bardzo nam się przyda. Będziemy mieli drugi tomograf komputerowy. W tej chwili mamy, tak jak mówiłem, cały czas na bieżąco tych pacjentów covidowych jest bardzo wielu. Poza tym mamy ogromne ilości ozdrowieńców, pacjentów, którzy przebyli covida, a trzeba im wykonać tą tomografię. W związku z tym nasz aparat tomograficzny, który ma już 10 lat, jest w kondycji bardzo dobrej, ale jednak no jest już nieco wiekowy i poza tym wykonuje te badania dosyć powoli. Będziemy wspomagać nowiusieńkim aparatem 64-rzędowym, który no badania wykonuje 5 razy szybciej od tego starego. W związku z tym będziemy mogli też zwiększyć przepustowość badań, co na pewno polepszy komfort leczenia, komfort diagnostyki chorych, szczególnie u pacjentów, którzy przebyli COVID, bo tych tomografii jest bardzo, bardzo dużo. W związku z tym będziemy mieli dwa tomografy, to też zabezpiecza nas od razu covidowo, czyli możemy dedykować jeden z tych tomografów na przykład tylko dla pacjentów covidowych, a nie dzielić go na zdrowych i na covidowych, to od razu powodowało pewne przerwy w pracy. Panie doktorze, czyli dwa tomografy komputerowe w wieluńskim szpitalu, a gdzie fizycznie ulokujecie ten nowy? On będzie również tam, gdzie jest pracownia rentgenodiagnostyki. Że te pracownie są dosyć duże, aparaty RTG z roku na rok się pomniejszają, swoje wymiary i te aparaty, które mamy w tej chwili, jesteśmy w stanie, aparat, który w sumie działa i robi głównie zdjęcia RTG, jest na tyle niewielki, że jesteśmy go w stanie przenieść do pomieszczenia obok i w tym pomieszczeniu, w którym było to RTG do tej pory, on jest bardzo duże, będzie stał sobie tomograf. Nie planowaliśmy nowych miejsc, dlatego że cała ta część pomyślana pod radiologię jeszcze wiele, wiele lat temu posiada po prostu w swoich ścianach specjalne zabezpieczenia przeciwpowodziowe. Dlatego budowanie już nowych jakby pomieszczeń czy przerabianie czegoś byłoby zupełnie bez sensu, jeżeli mamy powierzchnię dostosowaną do urządzeń wydzielających promieniowanie rentgenowskie. A czy są jakieś informacje choćby ze strony organu założycielskiego, kiedy fizycznie ten tomograf pojawi się w Wieluniu? Czekamy na te informacje. Wiemy na pewno, że ten tomograf będzie, no także czekamy, czy jedzie i będziemy go wtedy instalować. Oczywiście on też nie będzie tak od razu, bo takie pomieszczenie, nawet już wyznaczone, trzeba będzie dostosować, co na pewno też kilka tygodni zajmie. No ale to liczę, że już niebawem będziemy mogli się pochwalić już sprawnym, działającym tomografem, a w sumie dwoma tomografami. Czyli to może być gdzieś w kwietniu na przykład, na początku? No nie chcę mówić datami. Bo tak jak mówię, z organizacjami rządowymi często te informacje przychodzą dopiero w ostatniej chwili, a nie dostaliśmy żadnych danych, jaki to będzie konkretnie dzień. Dlatego wolę się pochwalić i udzielić wywiadu już wtedy, kiedy fizycznie to wszystko będzie zainstalowane. To będzie dużo lepiej wyglądało. Panie doktorze, co jeszcze? Jakie nowości w szpitalu sprzętowe? Jakie nowości w szpitalu? No, zakupiliśmy też dzięki dotacji z Urzędu Gminy, z Urzędu Miasta, cały zestaw do telemetrii. Jest to 14 kardiomonitorów plus stacja taka centralna nadzorująca i właśnie one są również używane do nadzoru tych pacjentów covidowych. Ponadto wystąpiliśmy również o dotację do wojewody na walkę z covidem, gdzie też będą prawdopodobnie zakupy sprzętu na oddziały covidowe i typowo takiego przewidzianego pod covid. I tych zakupów też będzie dosyć sporo. No, ale też wolałbym się tak naprawdę pochwalić w momencie, kiedy ten sprzęt już przyjedzie do szpitala. Czyli dużo się dzieje, jeśli chodzi o zakupy sprzętowe. Tak, to będą ogromne zakupy na kwoty, no,
wielozerowe. No i jeszcze temat ten taki, który się również pojawił na ostatniej sesji Rady Powiatu, czyli remont SOR-u, tak, między innymi, bo na to przeznaczono, jeśli dobrze pamiętam, 2 miliony złotych, tak? Poseł Rychlik obiecał takie pieniądze. Te pieniądze są. No oprócz tego mamy jeszcze własne źródło finansowania. Na SOR jest również przewidziana dotacja z Ministerstwa Zdrowia i prace postępują i to bardzo dynamicznie. Liczę, że jeżeli uda się zamknąć ten etap projektowy w przeciągu najbliższego miesiąca, może półtorej, no to być może już pierwsze firmy wykonawcze, bo później mamy etap, że tak powiem, będzie konkurs i trzeba będzie wyłonić wykonawcę już takiego prawdziwego firmę budowlaną, to ten etap wykonawczy być może już w lipcu się gdzieś zacznie, a jednocześnie już postępuje też cały czas, zostały już otwarte koperty, postępuje projekt na porodówkę. Na neonatologię, położnictwo, więc jest duża szansa, że w tym roku, że tak powiem, dopadną szpital w końcu ekipy remontowe i będzie wielotorowo toczyły się remonty u nas w Irońskim Hotelu. Póki co jednak jeszcze na bok odłożona jest kardiologia inwazyjna, tak? W tym momencie tak, no nie mamy też ludzi, więc byłoby nam ciężko tutaj tworzyć oddział, kiedy nie ma tego personelu kardiologicznego w tak dużej ilości, aby móc myśleć o takim oddziale. Więc my o kardiologii myślimy, liczymy, że jeżeli uda nam się tutaj załatwić SOR i część porodówki, to w tym momencie będziemy mogli się mocno zastanowić nad kardiologią. Zresztą mamy też takie informacje ze środowiska medycznego, że jeżeli byłoby bliżej końca epidemii, to oni byliby też bardziej chętni do ewentualnej współpracy ze szpitalem. Panie doktorze, bardzo dziękuję za tę informację. Dla TVK WSM mówił pan dr Wojciech Hordon, dyrektor do spraw medycznych Wielkiego Szpitala. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo państwu, dziękuję bardzo panu redaktorowi. Do usłyszenia.